Witam kolegów hodowców, wszystkich widzów mojego kanału. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszej relacji z mojej hodowli. Dzisiaj odpowiem o zebraniu okręgu, ale najpierw ostatnio umieściłem filmik, ponieważ dużo hodowców nurtuje problem padających młodych. Jest to istna epidemia ostatnio i wiem, że wiele osób ma z tym problem, nawet znane nazwiska, ale więcej jakby myślę, że za chwilę też ukażą się jakieś wyjaśnienia na innych kanałach, więc jakby na ten temat tu nie będę wiele mówił. Poza tym, że odniosę się do niektórych komentarzy, że hodowcy chyba dają komentarz, nie czytają, nie oglądając w ogóle filmu, ponieważ są komentarze, że to jakby sugerujące, że mi młode padają i tak dalej. Powiem, mi żaden młody nie padł, wszystkie młode są zdrowe. Tu kolejne takie maluchy do obrączkowania, parę jest starszych, już takich kolorki widać. Także u mnie opiszczą tam, także u mnie żadne młode nie padły, więc ludzie dają komentarz. Dają komentarz, nawet nie oglądając filmu. Także nie dziwię się, że są hodowcy, znani hodowcy w Polsce, znane hodowle, które siedzą cicho, mimo że im młode padają, no bo przyznać się, że ci cały lęk młodych padł, że ci 50 młodych padło, 60 młodych padło, z 30 par młode padły, to wszystkie co do jednego, to czy obstały się 2 czy 3 na gołębniku. Zresztą wchodzę dziś do takiego gołębnika, jak hodowca jeden relację przedstawił, gołębie miał badane, przebadane, każdego gołębia, którego sprowadza do hodowli, bada. Więc wszystkie gołębie miał przebadane, swoje badane, porobione wszystko z gołąbkami. Młode mu padały, więc znowu te gołębie badał, tylko wchodził w strachu do gołębnika i kolejne wyrzucał, patrzył, jeden padł, to może drugi przeżyje, z nadzieją. Na drugi dzień przychodzi, ten drugi jest padnięty. Także wielka tragedia wśród hodowców. Przykro to przeżywać, jak się te opowieści słyszy, bo parę hodowców się odezwało właśnie po tym filmie, co wrzuciłem, że faktycznie tak jest, że faktycznie mają duży problem i to niesamowity, nawet nie myślałem, że na taką skalę, bo tam jakieś historie się słyszało, ale naprawdę wychodzi na to, że całe lęgi padają na całym gołębniku, wszystkie mutki. Także tak to wygląda, ale komentarze były do mojej hodowli, do różnych tutaj rzeczy. Ktoś filmiku w ogóle chyba nie oglądał, a zrobił komentarz jakieś dziwne, więc o dziwo hodowcy nawet badali gołębie, mają zdrowe. Chociaż były też komentarze od hodowcy, że jest to też wilgotny, wiosna i ci co porobili kurację i tak powiem przysnęli, zapomnieli o tym, mimo że kuracje porobione, to różne rzeczy mogły się odnowić. Także nie można wszystkich wrzucić oczywiście do jednego worka, bo też stwierdzili, że przez wilgoć, jakieś rzęsistki, inne rzeczy się tam hodowców porozwijały. Po prostu trzeba by przeprowadzić badanie, z jakiego powodu te młode padają, różnych hodowców, więc jakby za mało danych, albo za mało danych oficjalnych, żeby o tym mówić. I jakby potem by było trzeba odkręcać pewne informacje, więc jakby w sprawie tych młódków to tyle w temacie. Tutaj dwa młodziaki z mojej hodowli, jeśli chodzi o mamusię, to matka to jest córka szaleńca, płowa ruda córka szaleńca, jednocześnie wnuczka szalonej, jednocześnie wnuczka rudego 207, czyli moje bazowe gołębie. A z drugiej strony wnuczek szaleńca, który jednocześnie był pierwszym lotnikiem oddziału, który zrobił komplet konkursów i co ciekawe, najgorszy konkurs na liście konkursowej to był chyba 50, czyli wszystkie konkursy zmieścił w pierwszej 50 na liście, przy udziale tam od 3000
Nie chciałbym tam skłamać na tym ostatnim locie, ale ponad 2000 gołębi, 2200, 2300 chyba na pewno było, o ile nie więcej. Także nie chciałbym tutaj jakby wszystkie gołębie w pierwszej 50, więc osiągnął tytuł pierwszego lotnika. Po córce szaleńca, z szaleńca i szalonej, czyli jest tu imbred na szaleńca, na szaloną. I co ciekawe, z drugiej strony był rudy. Rudy 207 na szaloną, czyli ten ojciec już jest imbredem na szaloną i naparowany na wnuczkę szalonej, czyli można powiedzieć, są to imbredy na szaloną, na szaleńca, na rudego 207, więc wszystko wychowane praktycznie, no tak, bo szaleniec, szalona tu są z jednej strony dziadkami, z drugiej szalona i rudy 207. I rudy 207, czyli dokładnie to, jak mówię, połączenie na linię z wszystkich stron, najbardziej na szaloną, na rudego 207, ale też na szaleńca, takie imbredowane, lekko młode, czy na linie chowowane, to tam jeszcze by było trzeba, jak to tam zwał, tak zwał, tak sobie wyglądają, więc w takim są tutaj wieku te młodziaki. Właśnie też wielu hodowców przysyła mi obrączki z tego względu, że młode im popadały, na przykład nie mają co wysłać na wspólne gołębniki, a chcą wysyłać na swoich obrączkach, więc po prostu to widać, mają pozapłacane drużyny i z racji tego, że całe lęgi im popadały i kolejny, żeby zajsparować, nahodować, w ogóle nie wiedzą, jak to będzie wyglądać, czy wychowają, to się okazało, że ci hodowcy, sporo hodowców właśnie zamawia młódki, które będą na ich obrączkach latały na różnych wspólnych gołębnikach, awaryjnie się ratując z tej sytuacji, jaka ich spotkała, także byłem zaskoczony, tak jedni dopiero się przyznali po moim filmiku, dlaczego w ogóle też były takie, że on zamówił właśnie, bo też mu te młode padły, wcześniej zadzwonili, zamówili, ale nie mówili dlaczego, także wiele odzewu było w sprawie tych padniętych młódków i wiele się wyjaśniło, dlaczego tak modne się zrobiło wysyłanie obrączek, bo nie chcieli się pochwalić, że tych młódków nie mają, ukryć to przed kolegami, część dalej to ukrywa, ale problem jest bardzo duży i bardzo wiele młódków i bardzo wielu hodowców się nie przyznaje, że im te młódki padają i stara się to zatuszować jak się da, no bo wstyd, zdarza się wszystko, ale zaraz się będzie posądzony o epidemię, o jakieś komentarze, że źle prowadzisz hodowlę, że niehigienicznie, nieestetycznie. Hejterzy się znajdą od razu przy takiej sytuacji. Ja tu mówię ogólnie, nie wymieniam żadnego hodowcy z nazwiska, imienia, jakby nie to jest w ogóle celem. Wystarczy współczuć tym hodowcom, że mają tak wielgachny problem, a nie się z nich nabijać, w jakiś sposób im pomóc. No mądrej rady nie mam. Mądrej rady nie mam na to, to muszą się wypowiedzieć na ten temat weterynarze, muszą zrobić badania, chociaż część hodowców przeprowadziło badania i gołębie są zdrowe, szukali jakichś maczugowców, wirusów innych, miejmy nadzieję, że jakiś wirus nowy, tak jak C-adeno czy cirko, jedni twierdzą, że cirkowirus właśnie, jedni szukają innych przyczyn, bardziej mechanicznych, że te gołąbki się po prostu zatruły, po prostu zostały otrute, że się wchłonęło, taki młody, jak się wylęgnie z gniazda, to on ma pępek nierozwinięty i przez pępek mogą się wchłonąć różne substancje szkodliwe i te substancje szkodliwe właśnie na taki mały organizm dużo bardziej działają niż gołębie dorosłe. Jest jedna taka hipoteza i z tego względu właśnie najpierw padał jeden młódek, który się prędzej wylęgnął,
z charakterystyczną cechą czarnego brzuszka, zgniłego brzuszka, śmierdzącego brzuszka, potem padał drugi, czyli jakby przez ten pępek się wchłaniały ten czynnik zabijający te młode i przez to te młode padają. Taka jest jedna z hipotez. Na zasadzie można powiedzieć, że te młode się zatruły mechanicznie. Myślę, że ktoś wkrótce to wyjaśni. Wiem, że są prowadzone jakieś tam badania, testy różnych rzeczy, więc na pewno w jakiejś tam przyszłości niedalekiej będzie wiele wyjaśnień, ale trzeba uważać. Co więcej informacji, to mogę udzielić na PRIV. Jak ktoś potrzebuje pomocy lub ma obawy, to ewentualnie mogę mu coś tam starać się doradzić. Na filmie tyle tutaj w tym temacie młódków. Najstarsze młodziki o takie. Także młode, jeszcze głodny, bo teraz dałem jedzonko. Młode są zdrowe, choć jak mówię, jakiegoś tu sprzątania codziennego i tak dalej nie robię. Ale nic im to nie przeszkadza. Żadnych kuracji. Ja osobiście na żadne, bo też są pytania, żadnych kuracji nigdy profilaktycznie na rzęsistka nie robię. Przy pierwszych lęgach normalnie to, co pokazywałem, szczepienia. Gołębie dorosłe są szczepione, to przekazują to na młode, ale takich kuracji, że na jajkach rzęsistki i te inne rzeczy. Nie robię też kuracji na salmonelle, jak ktoś tam pytał, gołąbki były szczepione na salmonelle, co zresztą pokazywaliśmy z Tomkiem Klimczakiem, że gołąbki były szczepione na salmonelle szczepionką żywą. Były szczepione na paramyxo, normalnie były szczepione na ospę. W ogóle salmonella z ospą łączona, więc robię szczepienia, ale nie robię kuracji. Także to odnośnie i to lotowe gołębie, czy rozpłodowe. No na przykład tam też w takim rogu, bo tu mają paśnik, którego też mogą sobie karmę pobierać. W rogu też miseczka, jedna para sobie miejsca nie umiała zająć. Też młodziki, jak widać, fajne. Akurat jeszcze ich nie zaobrączkowałem, muszę je na gwałt zaobrączkować. O, tu stoi samczyk Pawła Mędrysy. O, a tutaj pitbulka wyskoczyła. Także jak się pięknie rozgląda, o jak ona, moja pitbulka, jak wygląda. Prześlicznie się teraz zaprezentowała. Ale gołąb też musi być śliczny, żeby ślicznie wyglądała. Imbredowana pitbulka. O, widać, Paweł Mędrysa sienią gołąbek, bo to potem Paweł się chyba by nie obraził, jakby Paweł Mędrysa się nią zainteresował, ale to tak już brzydko zabrzmiało. Brzydko zabrzmiało, ale myślę, że hodowcy zrozumieją. O, tu Lady Porsche, Porsche 911, wnuczka Porsche 911, taka podwójna wnuczka, jednocześnie New Kim, wnuczka, dokładnie, także wnuczka Porsche 911, wnuczka New Kim, z drugiej strony też parowanie wnuczka, a może w rodowodzie przekręciłem, może prawnuczka New Kim, bo Porsche New Kim to jest jej matka sparowana na Porsche, na własną siostrę czy coś takiego. Jest w rodowodzie, także kapitalna samica. Tutaj kitel też wskoczył, także one tutaj akurat mi wskakują mi koło mnie. Tutaj mały mój kitelek, wnuk kitla, syn Mili Kitel, chociaż też mam w rodowodzie, nie chciałbym tutaj pomylić, ale też kapitalne pochodzenie, będziemy testować dzieciaki z tego połączenia. Tu mamy młodziaczka, ten jest niebieski, linia
To jest szaleniec, szaleniec razy Dakar, takie ciekawe połączenie. Szaleniec razy, nie, dokładnie mówiąc to tak, jego ojciec to jest syn szalonej i sztola, który jest z Rudego 207 i sztolki, czyli źle powiedziałem, szalona razy sztole, razy rude i razy, on nie jest rudy, chyba nie jest, no zobaczymy. Nie, niebieski. I razy linia Dakara. Tu jest podobna sytuacja. A tu się na sztole bardziej kolorynkiem podało, ale o, białe piórko wyszło. Tak jak ma Dakar. A samiczka będzie. Taka sama oklepie ładnie. O, zdrowiutki młody. O, bijesz. O, elegancko. Tam siedzi samiczka Hirn, naparowana na Hirna, wnuka Panindima, czyli Hirna Hirna. Taka, to w ogóle są wnuczka Panindima razy wnuk Panindima, nie? Czyli nawet imbret taki. Tutaj mamy specjalne parowanie, przeparowanie szaleniec z szaloną, czyli moja bazowa para rozpłodowa. Moja bazowa para rozpłodowa, jajeczka z innych połączeń zostały pozabierane, poprzekładane pod mamki. Jest już ciepło, fajnie. Kurczę, spróbuję jeszcze dwa dziadki razem ze sobą złączyć i wychować. Z nich mimo wszystko młode. Nie robiłem tego, no ale to są tak cenne gołębie, więc jeśli się uda z tego łączenia wychować na jedne jajeczka i razem puściłem z innymi partnerami, wszystko jest ok. I samiczka zniosła fajnie jajka, i samczyk ma jajka, i są młodziaki tu z Porsche. Ona z kitlem. Zrobiłem przeparowanie w ten sposób, że kitel dostał Porsche, a one poszły do siebie, czyli na krzyż to zamieniłem. Najłatwiejsze mi było w tym samym czasie, więc tutaj powiem, są zabrane już jakby po dwie pary jajeczek. Szaleniec razy Porsche, szalona razy kitel. A teraz są łączone razem, szaleniec na szaloną. Jeśli zniesie jajka, będzie wszystko ok, to dam jej troszkę, tak powiem, odpocząć, żeby nie gnębić tej samiczki. Czyli zniesie jajka, pójdzie do odpoczynku, a on dostanie jakąś inną samicę, jeszcze trzecią, prawdopodobnie własną córkę, która tam ma młodziaki, co pokazywałem. Własną córkę rudą, bo też z nią był parowany, więc łatwo będzie mi to przeparować. A samice, no wiadomo, trzeba im troszkę dać więcej odpoczynku, więc troszkę pracy z tym hodowlane jest, żeby to wszystko zorganizować. Ale tutaj kapitalne, moje najlepsze łączenie. Są dzieci w rozpłodzie, wiele dzieci, ale uznałem, że spróbuję wychować chomorze, zobaczmy, oby się udało, oba są sprawne, wszystko fajnie idzie, więc zobaczymy, jak dziadki razem sobie poradzą. A tu właśnie takie posynie szaleńca, takie młodziaczki, czyli wnuki szaleńca, a samiczka ma jedynki na rejon, od Adama Zenkę. Młodziaczki też przełożone, gonią na następne jajeczka, a tutaj te pierwsze, co się wykluły, to po tych najcenniejszych parach gdzieś tam są pozabierane, przekładane. Tutaj kolejna jajeczka po samiczce, po rodzicach najlepszego lotnika oddziału, tego, o którym opowiadałem też przed dzisiaj, który z córką szaleńca jest łączony, czyli pełne rodzeństwo, i jakby i matka, i ojciec razem sparowane. Tutaj też samiczka, też akurat Adama Zenkę, naparowana na mojego Kubusia, który wydał już 3 lotniki oddziału, więc też z niego intensywnie chowa młode.
bo to gołąb, który kapitalne, no parę lotników wydał, więc, trzeba takiego gołębia, tak powiem, bardziej wykorzystać. Tutaj łączenie syn szaleńca razy samiczka Arden Van Roy. Jej ojciec 4 razy Perpignan zrobił 1100 km. Był drugim czy trzecim lotnikiem Pipa, rankingu Pipa z lotu Perpignan, lotu Supermarathon, czyli samica typowy long distance, specjalnie sprowadzona, zresztą kilka takich połączeń pod long distance jest, a samiec to mój syn szaleńca. Tutaj para pielesiaków, linia super czempionów. Tam siedzi Sultan, czyli też long distance, 1200-1100 km te gołębie potrafią latać. Specjalnie sprowadzony na super maratony. O, tam samiczka, córka 901 z linii Shellens, 901 razy Shellens, razy wnuczek Dakara. Widać tam młodziaka, też się ładnie młody, zdrowo chowa, o, nic mu nie brakuje, jest tam. Po starej babci 14 rocznik, tak, 14 rocznik. Tam też syn szaleńca razy samiczka od palucha. To z Josów Josensów, też na długi dystans gołębie. Z Normanów, znanej linii gołębi na długi dystans od Marcina i Bożeny Paluch. A samczyk mój, syn szaleńca. A tutaj cała para gołębi długodystansowych. To jest samiczka od Sangersa. Sangers i to od tego, co ma Travi Farmę, Szalwika, typowy długi dystans, kapitalna linia Arden, Van Roy Arden, ale lotowane na długim dystansie, potomkowie tam zwycięzców narodowych pod długi dystans. O, jak pięknie, przepiękna samiczka, taka malutka, drobna, ale prześliczne gołąbki, malutkie. Zobaczymy, czy się to uda gdzieś przetestować właśnie odnośnie takich lotów długich, czy w ogóle będzie go okazja, gdzie te gołębie lotować, potomstwo po nich, bo to są gołębie na loty, u których się u nas za bardzo nie ma, no za bardzo nie odbywają, nie? No i tu też stara ruda, która u mnie maratony robiła z 13 roku, też razy samczyk z tych gołębi Arden Van Roy długodystansowych, para krzyżówkowa, samiec typowego długiego dystansu. Ta samiczka w ostatnim roku lotowania miała 10 konkursów i zakończyła sezon jedynką z maratonu. Babcia, matka, babcia moich rudych, może nie widać, ruda, krwisto ciemnoruda, więc na koniec ją tutaj z tego gołębnika podkarzę i pędzę dalej. Także dużo pracy, bo trzeba też zabierać jajeczka, przekładać jajeczka, obrączkuje się młode. A odnośnie bieżących rzeczy lotowych, odbyło się właśnie w minioną sobotę zebranie okręgu Śląsk Południe, zebranie delegatów wiosenne. Zebrania okręgów odbywają się właśnie w miesiącu marcu, ze spraw organizacyjnych, na których właśnie się uchwala najważniejsze rzeczy. Na takim zebraniu zatwierdza, udziela się absolutorium zarządowi za ich działalność, czyli sprawozdanie prezesa lotowego, skarbnika, a z tej kasy właśnie, którą okręg wydaje, więc wszyscy delegaci z naszych oddziałów też mają wpływ. Czy wzgląd w to, na co okręg kasę wydaje, to odnośnie też pytania, co tam dotyczące obrączki i ceny tych tam, ile wpływów na okręg i tak dalej. Czyli powiem tak, w naszym okręgu zostało zatwierdzone, absolutorium udzielone, tak w skrócie, żeby nie zanudzać. Wiadomo, okręg najwięcej kasy ponosi na organizację, w sumie loty zagraniczne, bo to okręgi organizują. To jest wlał, wylał, czyli rozliczane od sztuki, wpłaca się, wypłaca, więc na zero. Więc wiadomo, tyle ile gołębi, tyle są koszty, się rozlicza i to musi iść. Poza tym okręg organizuje rozdanie nagród, jest też pula na nagrody, właśnie na puchary. Rozdanie nagród, w sensie jak jest jakaś impreza, obiad, organizuje wystawę okręgową, to też są
tam koszty i tak dalej. Nie będę tutaj w szczegóły wchodził, ale na pewno każdy się może zainteresować, jakie są koszty prowadzenia jego okręgu, czym się okręg zajmuje. Spraw, które interesuje każdego hodowcę, albo większości przynajmniej, albo dużą część, jest mistrzostwo okręgu, które zostało zatwierdzone. I w przypadku mistrzostwa okręgu Śląsk Południe, mistrzostwo okręgu polega na lotach okręgowych ze wspólnego startu. Loty od 350 km, powiedzmy średnia odległość, do średnich gołębników, czyli przedział tam 350-380 są te loty. Miejscowości musiałem dokładnie podawać i odległości, ale w ten sposób są to loty 300-500-700 km. W mistrzostwie okręgu mamy 3 maratony 700. Teraz ile? 3500? Chyba 3500 albo 4. Nie przygotowałem się na kartce, żeby to teraz tak przeanalizować. Łącznie 9 lotów, 9 lub 10 lotów ze wspólnego startu. Tam 3 pierwsze, 4 na rozgrzewkę są oddziałowe i później zaczynamy okręgiem, lecimy do końca okręgiem. Mistrzostwo okręgu polega na sporządzeniu wspólnej listy wszystkich oddziałów na limicie 20%, czyli 1 na 5. Lotuje się serią typowaną 10 na 10, wybieraną z 50 GMP. Czyli jest to 50 GMP, jest to seria typowana 10 na 10. 10 typujesz, 10 punktuje ze wszystkich lotów na bazie 1 na 5, czyli 20%, czyli nie 1 na 4 i tak dalej. Tak samo rozgrywane są lotniki i inne klasyfikacje. Jak już wspominam, to nagradzany jest właśnie najlepszy lotnik, najlepsza lotniczka i najlepszy lotnik roczny. Oprócz tego jest prowadzone mistrzostwo szybkościowe, czyli tak samo z 50, 7 pierwszych gołębi z lotów okręgowych typuje do tego mistrzostwa, czyli mistrzostwo szybkościowe. Później kolejne mistrzostwa rozgrywane to są wszystkie kategorie ogólnopolskie ABC, ABC, E, czyli maraton, intermistrzostwo, GMP, tak, to jest odnośnie tego. Jest rozgrywane mistrzostwo gołębi rocznych, w którym punktuje 5 gołębi z największą liczbą konkursów z lotów okręgowych. Oczywiście po tym się liczą punkty. Jest super puchar przechodni, jest ufundowany przez sponsora, jest mistrzostwo weteranów, czyli hodowców, którzy 50 lat są w związku, osobne mistrzostwo dla tych, którzy 50 lat w związku mają, to jest, sobie rozgrywają osobne mistrzostwo, jest to wręczane na gali okręgowej, więc ci, tak powiem, najbardziej zasłużeni, najdłużej panujący w związku też są nagradzani w tym mistrzostwie. Wiadomo, jest tam parę osób i też dostają puchar z okręgu. Nie wiem, czy czegoś nie minąłem. Okręg zobowiązał się organizować loty do kategorii supermaraton do Brukseli. Dla osób chętnych będzie to wprowadzone w plan lotów Bruksela, ale bez klasyfikacji mistrzostwa okręgu, do kategorii supermaraton plus lot 1000 plus drugi 1100, żeby supermaraton zamknąć. Będą chętni, będą się starali coś tam zorganizować. Tutaj jest apel do okręgu, żeby na walnym zebraniu jakieś poczynili kroki względem tego, że hodowcy mają na przykład 990 z Brukseli, nie zalicza się im to na 1000 km i tak powiem, musimy organizować dwa loty powyżej 1000 km de facto, żeby mieć kategorię supermaraton, co jest bardzo ciężkie i w tym względzie okręg Śląsk Południe, okręg Katowice, nie wiem, czy coś dałoby się zrobić, żeby po prostu tutaj bardziej tym hodowcom umożliwić udział w tym locie kategorii supermaraton, bo po prostu w pewien sposób obecny regulamin troszeczkę wycina hodowców z tej rywalizacji. Oczywiście ktoś powie, możecie sobie zrobić dwa razy po 1000, ale no, miejmy nadzieję, że może jakoś to tam uda się jakiś w inny sposób zorganizować, więc jakby, aha, no i mistrzostwo gołębi młodych,
GMP i kategoria A też jest nagradzane. Wszystkie kategorie są nagradzane 3 mistrzów pucharami, czyli po 3. Oficjalne rozdanie nagród w tradycyjnym mistrzostwie 50 osób. Teraz nie powiem, czy 50, czy 53, czy 50 przodowników. Chyba 50 przodowników i 3 mistrzów. Wszyscy ci są zapraszani na galę rozdania nagród, która się odbywa przy okazji wystawy okręgowej. Być może będą jeszcze na dodatkowe atrakcje na tej wystawie okręgowej w okręgu Śląsk Południe, więc w tym miejscu już na wystawę okręgową okręgu Śląsk Południe przyszłoroczną zapraszam. Warto zobaczyć. Będzie się tam można spotkać. Zresztą też zapraszam na prawdopodobną wystawę okręgu oddziału Jastrzębie-Zdrój, która też się będzie odbywać w przyszłym sezonie, na której to wystawie możemy zrobić spotkanie youtuberów, moich widzów z YouTube'a. Jeśli ktoś by był chętny, to takie spotkanie podsumowujące właśnie możecie wyrazić w komentarzu, czy bylibyście zainteresowani spotkaniem na żywo. Zorganizowanie, myślę, że przy okazji jakiejś wystawy właśnie byłoby to super okazją. Spotkać się, zobaczyć gołębki, podyskutować, pogadać, może kogoś jeszcze zaprosić na żywo, jakieś miejsce zorganizować i zrobić spotkanie. Jeśli ktoś jesteście chętni, wyrażcie w taką opinię w komentarzach. Jest wielu widzów, wielu, którzy oglądają mój kanał. Może byśmy się chcieli spotkać na żywo, porozmawiać, zobaczyć, poznać, spojrzeć sobie w 4 oczy. Także ja nie mam z tym problemu, więc hodowcy, którzy mnie oglądają, hodowczynie, które mnie oglądają, może by chciały wziąć udział w takim spotkaniu, więc przy okazji możecie wyrazić opinię, komentarz pod tym względem, czy bylibyście zainteresowani jakimś spotkaniem na żywo, gdzieś tam zorganizowanym, oczywiście po sezonie lotowym, przed sezonem, w trakcie sezonu nie jest to realne ze względu na to, że pierwsze gołąbki, po drugie głupoty, więc w sezonie martwym, ale to trzeba takie rzeczy planować wcześniej, organizować, myśleć, więc najpierw opinia wasza, czy w ogóle czymś takim jesteście zainteresowani. Więc dziękuję za uwagę, idę dalej robić tutaj z gołąbkami, karmić młodziaki, które piszczą niemiłosierdzie głodomorki. I szykujemy się do sezonu, teraz zjazd ogólnopolski. Zobaczymy, co tam, jakie uchwały będą. Jak mówię, macie na to wpływ przez swoich delegatów w oddziałach, w okręgach i musicie przekazywać swoje uwagi i przez nich działać. To jedyna droga, a wiadomo, same pisanie gdzieś tam w komentarzach, na forach nic nie da, tylko po prostu trzeba, tak powiem, odpowiednią drogą służbową te rzeczy realizować. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot, do usłyszenia. Włączcie subskrypcję, łapkę w górę, jak wspomniałem, wrzućcie komentarz. Dobry lot.